Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Trudno jest przekonać do wiary kogoś na podstawie tylko wiedzy o Jezusie, tego, co się dowiedzieliśmy na katechezie. Niekiedy samo świadectwo wspólnoty wierzących nie jest wystarczającym dowodem, by uwierzyć, jak to się mówi, na słowo. Tomasz apostoł potrzebował sprawdzenia świadectwa o autentyczności spotkania pozostałych apostołów z Jezusem zmartwychwstałym. Jedna z hipotez na podważenie faktu zmartwychwstania głosiła, że uczniowie musieli sobie jakoś poradzić z traumą po śmierci ich nauczyciela. Dlatego wymyślili sobie historię, że On żyje w ich sercach, w pamięci, tak jak się wspomina bliskie nam osoby. Oczywiście, to twierdzenie nie znajduje potwierdzenia w faktach, a tym bardziej w tym, że apostołowie nie oddaliby życia za ideę bądź historię, którą sobie wymyślili. Jedynym powodem, dla którego oddali życie, było ich spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. On dał się im rozpoznać w taki sposób, jaki był dla każdego odpowiedni. Tomasz potrzebował dowodów materialnych, dotknięcia ran Chrystusa. Ale sam się przekonał, że widząc Jezusa, który powtórzył jego warunek wiary, już nie musiał dotykać ran, lecz wyznał wiarę Jezusowi. Ta jego wiara, która przeszła przez etap oczyszczenia, jest dla każdego z nas umocnieniem, byśmy byli prawdziwi w stosunku do Jezusa i nie bali się mówić o swoich wątpliwościach, trudnościach. Jezus daje nam wspólnotę, Kościół, nieidealny, grzeszny, ale który przechowuje skarb wiary i do wiary doprowadza, bo Chrystus jest żywy i prawdziwy, dostępny w sakramentach, w Słowie Bożym oraz we wspólnocie Kościoła. Dziś możesz na nowo odkryć Jezusa, który wypowiada błogosławieństwo nad nami. Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.